królowie złomu z Pruszkowa wylądowali u mechanika, który zainstalował nad niesprawnym zamkiem paki ich auta klasyczny skobelek. Przy okazji Marek wynegocjował przyzwoitą kolekcję autoczęści, lecz załadunek najwyraźniej zmienił geometrię budy auta. Edek musi przeparkować, by podjąć drugą próbę zamknięcia drzwi. Panie Edku, co pan robi? Zaczekaj chwilę, on da do przodu jeszcze. No. Daję, pan Edek. Dobra! Proszę! 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 Weszło? Da pan Edek kłódkę. No, weszło. Dziękujemy, posprzątaliśmy, polecamy się na przyszłość. Kłódeczka, dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Dobra, Edziu, wyjedziemy na Żumowiec. Chłopaki wciąż znajdują się po prawej stronie Wisły, więc tym razem padło na legionowski deszcz. Coś panowie przywieźliście? Złoma, co? Mogę Kasiu przyjechać? A ja wiem, może jakiś kolor, może to, może tamto. Grube, Kasiu, grube. Dobra, siemano, same grube, tak? Ile jest? 240. Marek, weź je tam dalej, nie? Tak. Dawaj. Dawaj. Dobra, może być. Dobra. Jakie wykłódeczkę macie tutaj, o! No ale gdzie masz kluczyk? No tato, kluczyk dawaj! A pan Edek już idzie? A Edek ma kluczyk tam. To jest sprzęt najlepszy w Europie tam. No nie. Lepszego nie mają tam. No. To wy żeście tutaj, to jakieś nie bardzo. Tego nie weźmiecie, człowieku. Czego? Piachu kupę. Gdzie piachu? To nie jest piach tam. A co to jest? To jest skruszony złom. Z warsztatu. Dobra, pójdzie, dawaj, wywalamy. Nie było. Nie będzie, zobacz ile tarcz. No tarcze to na bok rzucę. To. Uważaj, bo na nogę rzuciłeś. Gdzie? Kasiowi. Myślałem, że panu Edkowi. Chciałbym. Edkowi, Edek, to wiesz, nie da się, uciekłby. Marny ten warsztat, ja ci powiem. Jak marny? Piachu kupę, człowieku. To nie ja rzucałem, my do niego, do młodego mi pędzę. Ja młody to ma, to wiesz, twoje, wiesz. Tam, Kaziu. Uważaj. Czekaj. Kaziu, czekaj, panietku, uciekaj pan. Dobra, dawaj. Uważaj, Edek, ona idzie w stanu. Dobrze. Ona chce iść. No i gitara. Dobra, dawaj na tarę. Jak pan Edek myśli, ile jest? Koło tony gdzieś powinno być. Dziękuję. I za chwilę? Ile było, tato? Szczerze? To na 113. Ładnie, bardzo. No. Masz swoją dniówkę? Masz swoją dniówkę? A widzisz, skobel się opłacał zawieźć do mechanika i zrobić złom? Przez głupi skobel, Janek, tyle złomu. Dawaj, jedziemy do domu. Jedziemy do domu. Dobra, chodź. Zarobiłem 500 zł. Dam mi po 100 zł, 50 za złom, 100 zł paliwo, zostało mi 150 zł. Na ten kieliszek chleba będzie.